Przed startem tego odcinka koło fortuny zadecyduje, ile łapek w górę ma się dobić pod tym odcinkiem. Zobaczymy, czy nam się uda i zobaczymy, co wylosujemy. Let's go! Tu może być nawet jedna łapka w górę. Ja chcę ich dużo. Uwaga! O! 8000 łapek. Myślę, że spoczko deal. Jeśli tak dobijecie 8000 łapek w górę pod tym odcinkiem, no to wy wygrywacie, a jak nie, to wygrywam ja. Zobaczymy, czy wam się uda. Ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów i mega kozackie darmowe prezenty w Brawl Stars zbliżają się wielkimi krokami. Można powiedzieć, że już za parę dni wlecą naprawdę przepotężne nagrody i ja dzisiaj wam powiem, co to za prezenty mogą być i z jakiej okazji. Będzie też wiele innych przekozackich rzeczy, więc oglądajcie ten filmik do końca, ale zanim do tego przejdę. Jak wiecie, nowy karnet zadymiarski wystartuje już dzisiaj za 9 dni, jak wy oglądacie ten odcinek. Będzie to 27 sezon hakerów i tak się składa, że ja zorganizowałem dla was konkursik na 25 darmowych karnetów plus tej lepszej wersji nowego sezonu. Więc jak chcecie ją zgarnąć, to koniecznie wpadajcie na ten oto odcineczek na kanale Tori, do którego link dam wam w pierwszej linijce opisu. Tam wszystko wytłumaczyłem, co trzeba zrobić. Jest to tak proste, zajmie wam to maksymalnie 2 minuty, a możecie zgarnąć naprawdę przekozackie nagrody. Tak tylko powiem, że wystarczy tam pobrać specjalną gierkę z mojego linku, no i ją odpalić chociaż na chwilę, to jest bardzo ważne. Że nie wystarczy samo pobranie, tylko trzeba ją też odpalić, a wielu z was może jeszcze jej nie odpaliło, więc jak już wzięliście udział w tym konkursie, a nie odpaliliście gierki, to za pamięci wejdźcie na tą grę i nawet chociaż chwilkę w nią zagrajcie, wtedy jedynie będzie się liczyło, że bierzecie udział. Dwie pozostałe rzeczy, które trzeba zrobić, macie właśnie podane w tym odcinku, do którego link macie w opisie, więc koniecznie wpadnijcie. Wierzcie mi, mordeczki, że warto poświęcić chwilkę, bo możecie zgarnąć naprawdę kozacki karnet za darmo, który będzie już za niedługo. Ale dobra, dzisiejszy odcineczek z Brawl Newsów zaczniemy od tego, żeby wbić sobie w aktualności i co my tutaj mamy. Możemy zagłosować na tryb gry społeczności, który będzie w kolejnej aktualizacji w Brawl Stars albo w kolejnej rotacji. I możemy wybrać albo zadymę pod koszem, albo zadymę pod siatką, albo pojedynki. Który z tych trybów byście chcieli, żeby był? Ja szczerze głosuję na koszykówkę. Tutaj będzie oddany mój głos. Napisz koniecznie w komentarzu, jaki z tych trzech trybów wybierasz ty, to postaram ci się przypiąć serducho. Więc co, przesyłam, proszę bardzo. No i ja już swój głos oddałem. Planuję, mordeczki, zrobić coś takiego, żeby kupić każdego skina do Spike'a, jaki jest dostępny w grze. Jak widzicie, mam ich już bardzo dużo. Spike to mój ulubiony zadymiarz, ale na przykład nie mam jeszcze tego i nie mam jeszcze tego. Więc jak chcecie, żebym miał wszystkie, to zostawcie suba na moim kanale. Jak będę widział, że spod tego odcinka wiele nowych subików wleci, no to zakupię wszystkie skiny do Spike'a i będę miał jego całą kolekcję. Druga rzecz w tym odcinku, którą chciałbym się zająć, dotyczy nowego skinka Nightmare Sandy, który no już co prawda nie jest w sklepie, ale jeszcze wczoraj był. Wtedy, gdy on wszedł, twórcy wrzucili taką oto specjalną grafikę na swojego oficjalnego Twittera. I tak się składa, moi drodzy, że na tej grafice zaciekawiła mnie bardzo jedna rzecz. Jak myślicie, czy tymi oto tutaj chrupkami, na które wam robię zbliżenie, czy tam bardziej chipsami, twórcy chcieli nam zdradzić coś z kolejnej aktualizacji? No bo nie mam pojęcia, do jakiego zadymiarza może to należeć. Ewentualnie może to jest popcorn od Fanga, ale no to nie wygląda jak popcorn, tylko właśnie jak takie typowe chipsy. Czy kojarzycie jakiegoś zadymiarza albo skina, który ma chipsy? Dajcie mi znać, bo jeśli nie, to to może być podpowiedź odnośnie jakiegoś nowego, może zadymiarza, a może skina, który wejdzie w kolejnej aktualizacji. Bo do nowego Brawl Talka zostało już coraz mniej czasu i teraz z każdą nową grafiką musimy się skupiać i szukać na niej jakiejś rzeczy, które mogą być związane z kolejnym update'em. I właśnie taka rzecz, która przyszła mi do głowy, jeśli chodzi o tą całą grafikę, no to właśnie są te chipsy. Jedyne, co mnie tutaj zaciekawiło tak bardzo. W ogóle w sklepie Brawl Stars pojawiły się dzisiaj specjalne oferty. Mega dobra okazja na zgarnięcie jednych z lepszych emotek w grze, czyli czerwonej i żółtej kartki. Kosztuje to tylko 6 zł. Pamiętajcie, że jak zakupicie tą ofertę, czy na przykład jak doładujecie sobie pakiet klejnotów, to żebyście wpisali kodzik Tori w sklepie Brawl Stars przed tym. Bo każda osoba, która ma wpisany mój kod i właśnie coś z nim zakupi, zostanie pozdrowiona na odcinku. I tutaj wysiadam szybko kilka osób, które ostatnio tutaj zakupiły z moim kodzikiem. Wielkie dzięki, Murki, że mnie wspieracie w sklepie Brawl Stars, jesteście totalnymi szefami. Jak coś na tego maila, wysyłajcie nagrania lub screeny, jak coś z moim kodem kupujecie i wtedy też was będę pozdrawiał. Następnie mam dla was coś ciekawego. Pewien użytkownik Twittera, jakim jest Andes, Info i News, do którego link dam wam w opisie, wrzucił specjalne nagranie z eventu, który miał miejsce w Korei i był to event Brawl Stars, oficjalny event Brawl Stars, gdzie zobaczcie, co było. To jest normalnie galeria, w której ten event miał miejsce. Puszczam wam filmik i sami zobaczcie, o co tutaj chodzi. Normalnie mamy jakąś, kurczę, figurkę wielką kruka, loli, oprócz tego tego dyrektora Baza. Ludzie normalnie sobie przechodzili tam, wiecie, jakieś sklepy wokoło i tak dalej, a na środku stały wielkie rzeczy z Brawl Stars, jak na przykład wielki Edgar. Kurczę, chciałbym tam być i zrobić sobie zdjęcie z tymi figurkami i wyglądało to mega realistycznie i mega fajnie. Szkoda, że u nas w Polsce jeszcze takiego eventu żadnego nie było. Tam nawet jest Spike, jakieś, kurczę, krzaki z Showdowna, dużo różnych rzeczy, specjalna scena Brawl Starsowa, jak widzicie, też była. Naprawdę, chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce w Polsce, bo to normalnie był event promujący Brawl Stars w tej galerii, nie? Mnóstwo fajnych
fajnych rzeczy. Nawet tam Dynamite po drugiej stronie był, jak widzicie, kozacko to wyglądało. Ale dobra, przejdźmy sobie teraz do najważniejszego tematu, czyli tematu darmowych prezentów i nowego eventu, który zbliża się wielkimi krokami w Brawl Stars, bo już 9 czerwca będą kolejne urodziny chińskiego Brawl Stars. I tak się składa, że mimo iż są to urodziny chińskiego Brawl Stars, no to my w naszym Brawlu też dostajemy za to prezenty. Co roku twórcy Brawl Stars szykują na nas kozackie nagrody z okazji tego, że swoją rocznicę obchodzi chińskie Brawl Stars. Więc tak jak mówiłem, 9 czerwca, maksymalnie 10 czerwca możemy się spodziewać naprawdę pięknych prezentów. I zanim powiem wam, jakie prezenty mogą być w tym roku, no to powiem wam, jakie prezenty były w poprzednich latach, bo od 3 lat już dostajemy takie nagrody, zawsze tego 9 czerwca. Wszystko zaczęło się od Jessie, a mianowicie od skinka Czerwony Smok Jessie, którego 3 lata temu wszyscy otrzymaliśmy za darmo. Był to darmowy skinek właśnie z okazji tych urodzin chińskiego Brawl Stars, to nie? No i tak się składa, że nie był to jedyny skinek, którego otrzymywaliśmy z okazji tego eventu, więc dlatego uważam, że możemy otrzymać teraz, w tym roku, jakiegoś nowego skina, ale do tego przejdziemy sobie zaraz. No, jeśli chodzi o tego skinka, możecie mi napisać w komentarzu, czy macie go już odebranego, czy jeszcze nie. No i jeśli chodzi o ten czas 3 lata temu, to była taka najlepsza nagroda, którą dostaliśmy. Jeszcze były tam jakieś mniejsze, ale ich wam nie będę pokazywał. Przejdźmy teraz do tego eventu, który miał miejsce 2 lata temu. Co wtedy dostaliśmy? Musicie pamiętać, że wtedy jeszcze były boksy w grze, dlatego pierwsza nagroda w pierwszy dzień, bo były to codzienne darmowe nagrody, no to był Megabox. On był za dzień pierwszy, każdy dostał Megaboxika, co już było mega mocne. Ale przechodzimy do drugiego dnia nagród i wtedy dostaliśmy darmowego pinpaka, czyli losowe piny do zdobycia za darmo, więc to też była według mnie bardzo fajna nagroda. Trzeci prezent w dzień trzeci, który otrzymaliśmy, no to właśnie token Dublersy. No to nie było już nic specjalnego, ale nie codziennie można dostawać aż tak mocne nagrody, więc to chyba normalne. Dzień czwarty otrzymaliśmy taką fajną emotkę, właśnie torcika, taki cake, że tak powiem. Był to tort, ale z świeczką od Dynamite'a, ten jego dynamit, więc też fajnie to wyglądało, taki fajny urodzinowy vibe. Później w piąty dzień mieliśmy Big Boxa, nie najlepszą skrzynek, ale też nie najsłabszą. W szósty dzień były to monety, nie powiem wam dokładnej ich liczby, ale no tam troszkę ich było, więc zawsze spoko. Jako dzień siódmy mamy Big Boxa, moi drodzy, więc Big Box oficjalnie tutaj też wleciał kolejny, już po raz drugi. Łącznie tych nagród było 9, a jako ósma nagroda, czyli ta jedna z najlepszych, to właśnie był Megabox, czyli też drugi Megaboxik, dwie mega skrzynki dostaliśmy. I najmocniejsza nagroda za dzień dziewiąty to też był skinek, moi drodzy, myślę, że już możecie kojarzyć jaki. Mianowicie skin do Daryla, mega skrzynka Daryl. On był do zdobycia wtedy totalnie za darmo. Wcześniej rok temu była Jessie, a tutaj był do zdobycia mega skrzynka Daryl. Przejdźmy teraz do roku wstecz, czyli cofnijmy się tylko o rok. Jakie wtedy były nagrody? Niestety rok temu nie było ich aż tak dużo i to nie jest najlepsza wiadomość dla nas, bo nagrodę dostaliśmy tylko jedną, ale zawierała ona 4 rzeczy. Było to 500 monet, 250 błyskotek, 100 kredytów i 25 chromatycznych kredytów, które jeszcze wtedy były. Poza tą nagrodą nie otrzymywaliśmy już nic takiego mega mocnego właśnie rok temu z okazji tego eventu, więc rok temu akurat twórcy słabo ten event obchodzili, ale to z jednej prostej przyczyny. W czerwcu rok temu w tym czasie w Brawl Stars działo się wiele innych ciekawych rzeczy i po prostu twórcy aż tak bardzo nie rozbudowali tego eventu z urodzinami chińskimi, bo było wiele innych fajnych rzeczy. Teraz myślę, że event w tym roku, jeśli chodzi o chińskie Brawl Stars, a bardziej jego urodziny u nas, będzie dużo mocniejszy i możemy spodziewać się lepszych nagród niż ta drobna liczba błyskotek, monet i kredytów. Czy jest szansa na darmowego skina? Ja uważam, że tak, ale już teraz wam mówię, że to jest tylko teoria i po prostu, żebyście nie byli w 100% pewni, że taki skinek wejdzie, bo może być równie tak, że on nie wejdzie. Gdybym miał obstawiać, to myślę, że są szanse jak najbardziej, że teraz zobaczymy jakiegoś darmowego skina, jaki skin to będzie i tak dalej, tego nie wiemy. Ale miejcie też z tyłu głowy to, że żadnego skina możemy nie otrzymać. Taka pewna rzecz, którą otrzymamy według mnie w tym roku, no to na pewno będą star dropy. Twórcy cały czas, to jest jakaś sytuacja, to dają je nam za darmo. Dlatego też spodziewałbym się, że je otrzymamy. Pewnie jakiś darmowy pin, spray, czy oczywiście ikonka gracza też może wlecieć, też możemy na nią liczyć. No wszystkiego dowiemy się już dokładnie pewnie bliżej tej daty, czyli 9-10 czerwca. Jak coś będzie nowego wiadomo, to ja dam wam o tym wszystkim znać. Ale to jeszcze nie koniec tego odcineczka, bo jak wiecie, ostatnio miały miejsce mistrzostwa, finały miesiąca maj, które razem z wami komentowałem i chciałem wam bardzo podziękować za super aktywność na tych mistrzostwach. Ale co ciekawe, zwyciężyło je Reply Totem, czyli coś, czego nikt by się nie spodziewał, no bo Reply Totem w wcześniejszych miesiącach miał bardzo słabą formę, a teraz doszli do finału i go wygrali. W finale grali z Eclipsar Esports, czyli francuską drużyną, której też nigdy jakoś nie szło, której nikt nie powiedziałby, że będą w stanie dojść do finału, więc no był to turniej pełen niespodzianek. Więc mimo, że było go ciężko obstawić i że jakieś typy mogły nam nie wejść, to i tak zdobyliśmy wszystkie nagrody, które dało się zdobyć, co widzicie też u mnie. Ja obstawiałem tak samo, jak mówiłem wam parę dni temu na odcinku i wszystkie star dropy otrzymałem, oprócz tego też tą darmową emotkę. Nie było jeszcze takiej sytuacji, gdzie przez moje typy byście czegoś nie zdobyli, tylko jak obstawiacie tak jak ja, no to dostajecie wszystkie nagrody, które da się zdobyć. Niestety nasza polska ekipa, jaką jest Zeta Division, odpadła już w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Grali z najlepszym rywalem, czyli SK Gaming, więc no ciężko było to wygrać, a mimo wszystko walczyli jak równy z równym i przegrali 3-2 minimalnie. Generalnie luknijmy sobie teraz na tabelę, jak ona wygląda po tym turnieju. SK Gaming dalej jest na pierwszym miejscu, ma 250 punktów, ale Humble troszkę się do nich zbliżyło, bo tych punktów mają 240. Zeta Division utrzymała trzecią pozycję, która też daje awans na te główne finały, które będą w listopadzie. Ma 222 punkty, lecz tylko jeden punkt mniej ma Reply Totem, więc musimy na nich uważać i w kolejnym turnieju nie możemy zagrać gorzej od nich, bo inaczej
bardziej nas wyprzedzą. Wierzę w to, że Zeta Division za miesiąc pokaże się jeszcze z lepszej strony i awansują minimum do półfinału, a najlepiej do finału i go wygrają. To już na tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzisiaj będzie live'ik, mam nadzieję, że wpadniecie koło 17:30. Do zobaczenia, piona.